Ostatnie nasze rozważanie zakończyło się w momencie, kiedy Piłat wydaje na ukrzyżowanie Jezusa. I to był ten moment, kiedy Jezus został przekazany żołnierzom. Owi żołnierze, tak jak to żołnierze, może, nie wiem, czy zawsze tak postępowali ze skazanymi, w każdym razie postanowili z Niego szydzić, drwić, ubiczowali Jezusa, bo to był też nakaz, który dostali, i potem zabawiali się. Zakrywali Mu twarz, pluli na Niego i pytali się, no, bili Go po twarzy, pytali się, kto Ci to uczynił. Umieścili tę tabliczkę z napisem, to jest król żydowski, potem na krzyżu, który Jezus niósł. I rzucali kości, czyli losy, można by tak powiedzieć, o to, co zrobić z Jego ubraniami. Dlatego, że On jako skazany będzie wisiał na krzyżu dokładnie całkowicie nagi. Ani Łukasz, ani pozostali ewangeliści nie rozpisują się szczegółowo o tym, jak dokładnie wyglądało z takiego fizycznego, technicznego punktu widzenia ukrzyżowanie. Tak jakby to zakładali milcząco, że ludzie, którzy będą wiedzieć, czym jest ukrzyżowanie, jak ono wyglądało, jak ono zachodziło i też w jaki sposób cierpiał taki krzyżowany człowiek. W każdym razie po całym tym momencie, kiedy żołnierze wydrwili Jezusa i w końcu nałożyli mu, królowi w końcu żydowskiemu, na głowę koronę ścierni, Jezus został wyprowadzony na ukrzyżowanie. Wzgórze czaszki, czy trupiej czaszki, jak nazywana była Golgota, to było miejsce, gdzie wieszano skazańców. Jezus został wyprowadzony. Jest ciekawa rzecz, że Łukasz bardzo szybko mówi tutaj o Szymonie Cyrenejczyku, tym człowieku, który właściwie możemy powiedzieć, że przypadkiem wraca z pola i raptem każą mu nieść krzyż jakiegoś skazanego. Tak z punktu widzenia Szymona Cyrenejczyka, to on nie wiedział, co się dzieje. Był na polu, wraca do domu, patrzy, tłum idzie, jest człowiek skazany i teraz żołnierze go przymuszają do tego, żeby niósł ten krzyż. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest tu jakiś symbol a propos podążania za Jezusem, niesienia Jego krzyża, czy takich rzeczy. Natomiast w tym momencie, w tym czasie, w tym miejscu Szymon z Cyreny, tak jak można tłumaczyć to jego imię, może on był takim wyjątkowym Szymonem w Jerozolimie wtedy, pochodzącym z Cyreny, czyli z takiego miasta, które jest w północnej Afryce. Dlatego tak o nim tutaj mówią. W każdym razie uczestniczył ku swemu zaskoczeniu w największym, najważniejszym wydarzeniu w historii ludzkości, czyli w ukrzyżowaniu Jezusa, uczestniczył jako ten, który niesie krzyż Jezusa, Syna Bożego. I teraz to, co dalej tutaj ma miejsce, to kobiety, które oprócz wielkiego mnóstwa tłumu czy ludu, także kobiety szły w tym pochodzie i płakały, żałośnie zawodziły nad Jezusem. Czy to były te kobiety, które przyglądały się służbie Jezusa, czy może jakieś inne jeszcze się dołączyły? Trudno powiedzieć. Natomiast to, co Jezus mówi tutaj do nich, żeby one nie płakały nad Nim, ale żeby płakały nad sobą i nad tym, co będzie z Jerozolimą. Płaczcie nad sobą, nad swoimi dziećmi. Zbliżają się bowiem dni, kiedy będą mówić szczęśliwe, bezpłodne, bezdzietne, niekarmiące. Wtedy zaczną wołać do gór, padnijcie na nas, do pagórków przykryjcie nas. Te słowa znajdujemy w Apokalipsie, kiedy ludzie doświadczają Bożego sądu. I one są związane z sądem, który nadchodzi również na Jerozolimę. Zauważcie, kiedy Jezus mówi tutaj, jeśli bowiem z zielonym drzewem tak się dzieje, to co będzie z uschłem? To mówi tutaj o tym, że ten sąd
dotyka zielonego drzewa, żywego drzewa, to jak bardziej gwałtowny będzie, kiedy dotknie drzewa suchego. Można by tutaj to, dlaczego te suche drzewo to ma mieć większy sąd? Dlatego, że jest związane z ogniem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Jezus wielokrotnie w Ewangeliach mówi o tym, że ktoś, kto umrze, kto nie będzie zbawiony, pójdzie tam, gdzie robak nie umiera i ogień nie gaśnie. Właściwie od czasów Jana Chrzciciela jest mowa o tym, że kto nie wykonuje woli Bożej, ten zostanie wrzucony w ogień. Taki cytat z Mateusza 3:10, kiedy czytamy już słowa Jana Chrzciciela. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew, każde więc drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Nie rodzi dobrego owocu, dlatego że jest suche. W każdym razie suche drzewo lepiej się pali. Szybciej się pali, gwałtowniej się pali. Jeżeli coś jest suchego, to po prostu bardzo gwałtownie, szybko spłonie. Ciekawostka taka historyczna. Kiedyś Jonathan Edwards, bardzo znany kaznodzieja, zresztą ja wspominam o nim od czasu do czasu, takie kazanie przygotował, że ludzie, którzy nie będą zbawieni, to ich użyteczność będzie się wyrażała w tym, że zostaną zniszczeni. Tak jak użyteczność suchego drzewa wyraża się w tym, że zostaje spalone. Nie wiem, chyba jasne to nie? Ten obraz. I to jest przerażające z jednej strony. Natomiast jest to pewna zapowiedź rzeczywistości, która się wypełni. Wypełni się dlatego, że jest zapowiedziana i Bóg to zrobi. I pamiętacie, że mówiliśmy o upadku Jerozolimy w 70 roku, kiedy wojska rzymskie najechały, zdobyły, spustoszyły Jerozolimę, zburzyły świątynię. To był ten sąd, to był ten ogień, który strawił w sensie dosłownym nawet można powiedzieć i świątynię, i Jerozolimę. Tysiące czy setki tysięcy ludzi zginęły. Także naród izraelski, Jerozolima spotkali się z sądem. Z sądem jako ci, którzy no, jako miasto, jako ludność, która krzyżuje swego Mesjasza. No i teraz czytamy dalej tak. Prowadzono także dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. A gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Zwróćcie uwagę na te zdanie, jedno zdanie, które ma tyle treści, ale gdyby je tak trochę się pochylić, popatrzcie, ukrzyżowali tam jego. Trzy słowa, które są związane z Chrystusem. Ukrzyżowali tam jego. I wszystko, co Jezus mówił o tym, że zostanie odrzucony przez starszych, że musi wiele wycierpieć, to co wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, tutaj się wypełnia. Wypełnia się coś jeszcze. Ostatecznie to słowo, że zaliczony zostanie do grona przestępców, również tutaj ma takie swoje dopełnienie, dlatego że został ukrzyżowany wśród przestępców. Jeden z, tak, czyli trzech ich wisiało i każdy z nich został uznany za przestępcę. I teraz, kiedy Jezus, no, ukrzyżowali tam Jego, to dla nas może nie jest to takie bardzo jasne, bo dla mnie przez długi czas na przykład to zdanie został ukrzyżowany, ukrzyżowali Jego, oznaczało, że już umarł. Ale człowiek, o którym tutaj czy ludzie, ta trójka, którzy zostali ukrzyżowani, oni dopiero zostali przybici do tego krzyża. Tutaj były wbijane w nadgarstki gwoździe, w piszczele, żeby taki człowiek wisiał na takim krzyżu mniej więcej 3-metrowej wysokości. I teraz co się dzieje z takim człowiekiem? On nie umiera od razu.
On nie umiera od razu i to był jeden z najkrwawszych, najbardziej okrutnych sposobów zabijania ludzi, wynaleziony mniej więcej na przełomie III-IV wiek przed naszą erą przez Persów. Ma trudności z oddychaniem taki człowiek. W związku z tym w jego krwi pojawia się coraz więcej takich substancji, które wynikają z tego, że za mało tlenu dostarcza do swojego organizmu. Zakwasza się chyba ten system. Ostatecznie może dojść do zawału serca, a w takich bardzo drastycznych przypadkach do pęknięcia serca. Ta agonia trwa kilka godzin. Później generalnie zawieszeni próbują łapać oddech, podnosząc się na tych przybitych rękach w górę. Potem jak już słabną, już nie są w stanie się podnosić. I ta śmierć była czymś okropnym. Czyli ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Jezus wtedy, kiedy wisiał na tym krzyżu, czytamy tutaj u Łukasza, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią. Po prostu podejrzewać należy, że prawdopodobnie myśleli o tym, że przyczyniają się do tego, że likwidują bluźnierce, że likwidują jakiegoś heretyka, który nieprawdę głosił i do nieprawdy ludzi namawiał. Podobnie jak z Janem Husem było, kiedy mówi historia, że kiedy Jan Hus był palony na stosie, to jedna z takich starszych kobiet podchodziła i podrzucała taką gałązkę do tego stosu, żeby lepiej się paliło. I Jan Hus mówi o świętej ignorancji. Po prostu nie wiedzieli, co robią. I Jezus tutaj to wypowiada. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, nie wiedzieli, co robią i w całkowitym błędzie ukrzyżowali Jezusa, Syna Bożego. To, że rzucili losy tutaj, tak, a przy podziale jego szat rzucili losy, to jest to wypełnienie tego psalmu, który czytałem na początku nabożeństwa 22, tak? Podzielili między siebie moje szaty. W 19 wersecie 22 psalmu to czytamy: o moją suknię rzucali losy. Mówi się, że taki typowy strój zawierał 5 części. 4 prawdopodobnie żołnierzy rzymskich eskortowało Jezusa. Podzielili się ten sandały, jakieś te wierzchnie ubranie, turban czy coś. No i 5. rzecz trzeba było jakby w całości, tak? Bo to była jedna duża taka szata, którą się pod spodem nosiło tej drugiej szaty, takiej zewnętrznej. I dlatego ona tutaj nazywa się suknią. Rzucili o nią losy. Po co im była ta suknia? Przecież oni mieli mundury. Nie wiadomo. W każdym razie to zrobili. Lud stał i się przyglądał. Przywódcy ludu natomiast szydzili i mówili: innych ratował, niech ocali siebie. Czyli nie skończyły się szyderstwa w momencie, kiedy został ubiczowany, kiedy zaczął nieść swój krzyż, ale jeszcze kiedy wisiał na krzyżu, ludzie szydzili i urągali Jezusowi. Co to mówi o naszej naturze, o ludzkiej naturze, prawda? Czy okrucieństwie, do którego człowiek jest w stanie się posunąć, to mówi tylko ciemne rzeczy. Dlaczego człowiek może być tak bardzo okrutnym wobec drugiego człowieka? Drwili z niego również żołnierze, podchodzili i podawali mu ocet. Mówili: jeśli jesteś królem Żydów, uratuj samego siebie. Był też ten napis: ten jest królem Żydów. Ten napis oczywiście Żydzi, jak czytamy u Mateusza, nie chcieli, żeby ten napis był, tylko żeby napis był, ten mówił, że był królem Żydów. Ale Piłat, co napisał, tom napisał i został ten napis: ten jest królem Żydów. Skądinąd prawdziwy.
To był zarzut, to była jego wina, że jest królem Żydów i dlatego został ukrzyżowany. Jeden z tych powieszonych złoczyńców urągał Jezusowi, czyli niejako dołączył się do pozostałych ludzi, którzy drwili z Jezusa. Czy nie jesteś Mesjaszem? Ocal siebie samego i nas. Takie były oczekiwania, że Mesjasz jako polityczny dowódca wyzwoli Izrael z niewoli Rzymian, odnowi królestwo Dawida, zasiądzie na jego tronie i naród izraelski z powrotem będzie wielki, będzie potężny, będzie militarnie, gospodarczo się liczył na świecie. Natomiast to, czego nie wyobrażali sobie, żeby Mesjasz ginął na krzyżu. Był ukrzyżowany między innymi dlatego, że jest napisane przeklęty każdy, kto zawiśnie na drzewie. Czyli jeżeli człowiek zawisza na drzewie, czy zawisa na drzewie, to znaczy, że jest przeklęty. Jak więc przeklęty może być Mesjaszem? No i teraz to, co się dzieje tutaj, drugi złoczyńca, w odpowiedzi drugi skarcił go i powiedział, czy ty się Boga nie boisz? Ponosisz przecież tę samą karę. My co prawda sprawiedliwie otrzymujemy to, na co zasłużyliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, pamiętaj o mnie, gdy wejdziesz do Twojego Królestwa. Odpowiedział mu, zapewniam Cię, dziś będziesz ze mną w raju. I zobaczcie, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, na jakiej zasadzie Jezus obiecuje temu drugiemu złoczyńcy, że jeszcze dziś będzie z nim w raju. Dlaczego? Dlaczego? On mógł być w raju z Jezusem. Jeżeli Alistair Beck kiedyś takie kazanie wygłosił właśnie o znaczeniu ukrzyżowania, o tym, na czym oparte jest nasze zbawienie, to miał tytuł Człowiek na środkowym krzyżu. I myślę, że genialnie to pokazał. Pokazał tam właśnie, że jeżeli by na przykład u bram tego raju, ktokolwiek tam stał, czy to anioł, czy święty Piotr, powiedzmy, jak tam ludzie sobie myślimy, nie? I by pytał wchodzących i pytałby mnie, dlaczego mam cię wpuścić do raju? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Dlaczego? Jaka jest moja odpowiedź? Jaka jest moja odpowiedź? Dlaczego mam zostać wpuszczony do raju? I teraz co odpowiadamy na to? Ponieważ... Co? Bo uwierzyłem, tak? Czy co? Bo byłem baptystą, bo czytałem Biblię, bo się modliłem. Dlaczego mam wejść do raju? I teraz... Właśnie on pokazał niezwykle, że każde zdanie, które rozpoczyna się dlatego, bo ja, od pierwszej osoby liczby pojedynczej wskazującej na mnie, jest błędną odpowiedzią. Dobrą odpowiedzią jest odpowiedź dlatego, że człowiek na środkowym krzyżu powiedział, że mogę. I nie ma innej odpowiedzi. Zobaczcie, dalej patrząc na to, ile studiów biblijnych ten krzyżowany złoczyńca uczestniczył? Czy mógł wytłumaczyć usprawiedliwienie na podstawie wiary? Tak? Jeżeli byśmy zadali mu pytania co do tego, czym jest Kościół i jego poprawność doktrynalną, prawdopodobnie nie miałby odpowiedzi, nie miałby pojęcia, o czym mówimy. No to na jakiej zasadzie wszedł do raju. I jedyna zasada, jaka jest, to jest właśnie ta, że człowiek na środkowym krzyżu powiedział, że może. To on dał mi wstęp, to on dał mi pozwolenie. To jego słowa są dla mnie biletem wstępu, nie moje osiągnięcia, nie moje zasługi, bo wisząc na tym krzyżu, on już nie miał czasu, nawet chrztu nie przyjął.
Już nie mówiąc o tym, że cokolwiek dobrego zrobić, czy wykonać jakieś przykazanie, czy innego rodzaju rzecz. Bo właśnie to ilustruje, że na podstawie łaski jesteśmy zbawieni, nie na podstawie swoich uczynków. Bo człowiek na środkowym krzyżu powiedział, że mogę. To jest pokazane, jak bardzo wszystko, całkowicie nasze zbawienie zależy od dzieła Chrystusa. I żaden z nas, nikt z nas nie jest w stanie tego dzieła ulepszyć, ani dodać czegokolwiek do niego. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo ja. No i tutaj możemy sobie dodać. No można by, załóżmy, ktoś chciałby powiedzieć, bo uwierzyłem. Bo uwierzyłem. Bo uwierzyłem, dlatego mogę wejść. Ale spotkałem się z taką interpretacją, że to nie wiara zbawia, tylko Chrystus zbawia. Jeżeli ja wierzę i na podstawie mojej wiary, że mam wiarę, będę zbawiony, to tak naprawdę wierzę w swoją wiarę. Że ta wiara mnie, że tak powiem, otworzy drzwi do raju. Chrystus jest tym, który zbawia. Chrystus jest tym, który otwiera drzwi każdemu z nas do raju. I mówiąc to wszystko, gdzieś tam mamy w sobie takie ciągoty, taką skłonność, takiego dryfowania w stronę tego, że okej, Chrystus plus moja tradycja kościelna, plus moje życie, plus moje modlitwy, plus moje czytanie Biblii. To wszystko jest takie szacowne, takie cenne, takie ważne, ale sedno, rdzeń jest taki, że to Chrystus i tylko On. To Jego łaska, to Jego przebaczenie, to Jego dzieło zbawienia, to Jego słowo, które mówi, będziesz ze mną w raju, a nie ja, nie moje osiągnięcia, dokonania. I zobaczcie, gdybyśmy na podstawie swojej sprawiedliwości chcieli tłumaczyć, chcieli argumentować, że mamy wstęp do nieba, to nie mamy szans. Nie mamy szans, nikt z nas doskonałym nie jest i dopóki żyjemy w tym ciele tutaj, to nie będzie. Ale dryfować w tę stronę, że sami jesteśmy w stanie, że jakoś mieć udział w tym zbawieniu, które pochodzi od Boga, to jest taką ludzką sprawą, że chcemy mieć w tym swój udział, chcemy myśleć o sobie, że nie jesteśmy tacy najgorsi w porównaniu z tymi innymi gorszymi. Ale zasada zbawienia dla nas dzisiaj żyjących jest taka sama, jaka była dla tego łotra, który wisiał na krzyżu. Bo człowiek na środkowym krzyżu powiedział, że mogę. To jest też trochę, zobaczcie, poprzednio mówiliśmy o Barabaszu. Dlaczego on został ułaskawiony? Dlaczego mógł wyjść? Bo w jego miejsce został stracony Chrystus. Nic sam nie zrobił, nic sam nie uczynił. Także jeżeli odnajdziemy u siebie w sercu jakiś swoisty miks wiary, miks i uczynków takiego, to powinniśmy uciekać od tego w taką stronę, żeby powracać do rozumienia swojego zbawienia, że ono jest oparte na tym, co uczynił Chrystus, a nie na moich osiągnięciach. I dalej, gdybyśmy na przykład w tym momencie mieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rozumieć Jego, że w momencie, kiedy byłem takim chrześcijaninem niedawno nawróconym, nie miałem z tym problemu.
A teraz już mam. Nie wiem dlaczego. Po prostu. I ciągle jak taką kość do obgryzania, po prostu zastanawiam się nad tym, co i jak to jest w tej Bożej ekonomii, że to jest słuszne. Że tak i najlepiej, czy najbardziej do mnie przemawia obraz okupu, który został właśnie zapłacony za wolność człowieka, który wychodzi na wolność. To sam Jezus zresztą mówi o tym, w taki sposób to po prostu formułuje. Czytamy na przykład w Mateusza 20:28: podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I teraz w tym kontekście tego zdania, kiedy sam Jezus jakby formułuje to, że Jego misja, Jego rola to jest złożyć swoje życie, to może właśnie kiedy mówimy, że Jezus umarł za moje grzechy, to umarł jako okup za moje grzechy. Może tak to trzeba tłumaczyć, bo grzechy pociągają winę, wina, odpowiedzialność, kara i teraz okupem za moje grzechy jest życie Chrystusa. Jest Jego życie złożone, żebym ja nie musiał ponosić konsekwencji swoich grzechów. Czyli polski słownik, słownik języka polskiego słowo okup definiuje tak, że to jest wymuszona zapłata za uwolnienie kogoś lub odzyskanie czegoś. Czyli w dzisiejszych realiach, jeżeli ktokolwiek jest porywany dla okupu, to porywacze chcą, żeby bliscy najczęściej tego porwanego albo porwanej zapłacili. I co się dzieje? Co się dzieje? Ci bliscy płacą. Płacą dlaczego? Dlatego, że kochają. I to jest chyba właśnie to wyjaśnienie. Bóg stworzył nas i w swojej, jak to nazwać dokładnie, w takiej nie wiem, czy ekonomii, czy w takiej mądrości, stwierdził, że kiedy zgrzeszymy, nie będzie dobrze nas zniszczyć jako wszystkich ludzi na ziemi, tylko będzie dobrze nas odkupić. Jak odkupić? Za cenę śmierci Jego Syna. I dlatego jest powiedziane, że w liście Piotra, że kiedy Piotr pisze w trzecim rozdziale pierwszego listu, że do swoich odbiorców, żeby pamiętali, czym zostali wykupieni z pustego postępowania przekazanego im przez ojców, że drogą krwią, że nie srebrem i złotem, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony przed założeniem świata, lecz objawiony został na ostatek czasów ze względu na was. To znaczy, że Bóg przed stworzeniem świata wiedział, że ten świat potrzebować będzie odkupiciela. I kto może być tym odkupicielem? I odpowiedź jest tylko Jego Syn. I w jakiś sposób dla Boga była to dobra droga, żeby stworzyć świat, wiedząc, że ten świat w którymś momencie upadnie w grzech i będzie potrzebował odkupiciela. Także Jezus mówi tutaj o tym, że jest okupem za wielu. Oddaje swoje życie jako okup za wielu. Po to, żeby odzyskać tych uwolnionych, po to, żeby odzyskać ich wolność, ale nie po to, żeby ci odzyskani żyli po swojemu i dla siebie. Tylko Jezus wykupuje ludzi od grzechu, kładąc swoje życie, po to, żeby ci wykupieni należeli do Niego.
Zobaczcie, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w 28 wersecie jest powiedziane, są słowa, które apostoł Paweł kieruje tam do starszych kościoła w Efezie. Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Nabył własną krwią. To było odkupienie od konsekwencji grzechu, od tej winy, ale odkupienie, które polega na tym, że teraz należę do innego właściciela. Teraz moim Panem jest już Jezus. Należę do Niego. Śmierci Jezusa towarzyszyły kosmiczne zjawiska. I to wcale nie jest przesada, mówiąc te słowa kosmiczne. Dlatego, że czytamy tutaj, było już około godziny 6, czyli na nasze warunki to było południe. I ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny 9. No, dzisiejsza nauka by to powiedziała, no zaćmienie słońca, no nic takiego, czego byśmy nie rozumieli, tak? Słońce się zaćmiło, a zasłona w świątyni rozdarła się przez środek. Czyli w środku dnia ciemność pokrywa ziemię, rozdziera się zasłona w świątyni i Jezus mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. I po tych słowach oddał ducha. No, w Ewangelii Marka mamy, że Jezus zawołał Eli, Eli, lama sabachthani. Jeszcze, to znaczy, Ojcze, nie, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Te, też właśnie słowa z tego 22 psalmu. I teraz setnik zobaczył, co się wydarzyło i stwierdził, naprawdę ten człowiek był sprawiedliwy. I zobaczcie, że kiedy jest ta ciemność, przez 3 godziny jest ta ciemność, ludzie zastanawiają się, z czym mają do czynienia. I niektórzy z nich bili się w piersi, zawracali i uznawali Jezusa jako sprawiedliwego, podobnie jak ten Rzymianin. Przyglądali się temu z bliska i z daleka i kobiety, które towarzyszyły Jezusowi z Galilei, też na to patrzyły. Ludzie nie rozumieli swojej potrzeby bycia wybawionym od swojego grzechu. Myśleli, że potrzebują wybawienia od politycznego ucisku, wybawienia gospodarczego, ekonomicznego. Potrzebują więcej pieniędzy. Może widzieli, że potrzebują wyzwolenia od swojego grzechu w momencie, kiedy ten grzech niszczył ich zdrowie. Są tacy, że dopiero wtedy gdzieś tam takie coś zauważają. Ale ofiara Jezusa była okupem za grzech człowieka. Za grzech Adama, można by powiedzieć tak ogólnie. Bo kiedy Adam zgrzeszył, można powiedzieć, zjadł zakazany owoc. Ale nie wiedział, że za tym kryją się wieki wojen, wieki nieprawości, wieki krzywd, wieki okrucieństwa, do którego ludzie są zdolni. I za to wszystko Jezus zapłacił, aby ludzie nie byli niewolnikami tego grzechu, aby nie byli też potępieni wszyscy. Co mnie dzisiaj łączy z tą ofiarą, to jest wiara. To jest moja prośba kierowana do Boga, aby mi wybaczył, aby mnie pojednał ze sobą. I teraz kto uwierzy, zbawiony będzie. I zwróćcie uwagę, w tym kontekście, kiedy czyta się ten słynny, ten znany każdemu z nas werset z Jana 3,16, tak Bóg umiłował świat, albo ukochał świat, tak? Że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest fundament naszego zbawienia. To jest nasza nadzieja, która się nie zachwieje, nie zatrzęsie, która
która będzie trwała na wieki. To jest dzieło Jezusa, a nie moje, bo On złożył okup za wielu, On złożył okup również za mnie.